środa, 9 dzień października. Anna Tabaka, dzień dobry. Zapraszam na Silesia Flash. Wielkie liczenie wiernych już w najbliższą niedzielę. W każdym kościele będą liczone osoby, które uczestniczą we mszy i przystępują do komunii. Jak to będzie wyglądało i ile osób deklaruje, że są katolikami? O tym Paweł Jędrusik. Na temat swojej wiary nie każdy chce rozmawiać. Wielu uznaje to za prywatną sprawę, ale nie każdy ma z tym problem. Niedzielę jest. Z tą, szczerze mówiąc, nic mnie to kompletnie nie obchodzi. Chodzę nawet dziennie, bo teraz różaniec jak najbardziej. No i no co powiem, odsuwają się ludzie od kościoła jednak. Tam starsi to chodzą, ale z młodych to mało. Chodzimy do kościoła i bardzo dobrze, niech liczą. Ilu w rzeczywistości jest katolików w województwie? Brak precyzyjnych danych. Pewien obraz mógł dać spis powszechny, który odbył się w 2021 roku. Niestety wyznanie stanowi dla statystyki niezwykle trudny przedmiot badań, choćby z tego względu, że należy do bardzo wrażliwego i intymnego wymiaru życia jednostek i społeczeństwa. Jeżeli chodzi o Narodowy Spis Powszechny w 2021 roku, który się odbył, to osób w województwie śląskim, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o wyznanie, było 3 437 089 osób. Spośród tych osób prawie 92% zadeklarowało, że są katolikami. Problem jednak w tym, że odpowiedzieć na to pytanie nie chciało prawie 1 000 000 osób. Policzyć wiernych, jak co roku zamierza Kościół i zrobi to w najbliższą niedzielę, 13 października. W praktyce wygląda to tak, że najczęściej ministranci, służba liturgiczna, bądź też ludzie zaangażowani w parafii, często młodzież, stoją przy wyjściu z kościoła lub przed mszą, bądź też po mszy świętej, no i liczą po prostu wchodzących do kościoła. Jeżeli chodzi o komunię, to najczęściej są to ministranci. Takie liczenie jest co roku też okazją do odpowiedzi na pytanie, czy liczba wiernych z roku na rok rośnie, czy spada. W tym roku w regionie to pytanie zyskuje duże znaczenie, szczególnie po wydarzeniach, które miały miejsce w diecezji sosnowieckiej. W Polsce w ostatnim czasie mamy do czynienia z takim istotnym przesunięciem, jeżeli chodzi o praktyki religijne, od takich praktyk zwyczajowych, tradycyjnych, w stronę takiego bardziej refleksyjnego, świadomego uczestnictwa w nabożeństwach, świadomego przeżywania swojej religijności. No więc pytanie jest takie, na ile te wydarzenia mogą spowodować, że ten odpływ takich osób, dla których faktycznie postawa księdza czy postawa kogoś ważnego w kościele ma wpływ na sposób ich przeżywania religijności. Myślę, że może to dotknąć przede wszystkim osób młodych, które gdzieś poszukują swojej ścieżki życiowej. A według danych z 2022 roku to właśnie diecezja sosnowiecka jest jedną z tych z najmniejszą liczbą praktykujących wiernych w kraju. Nauka przeciw dezinformacji. Pod takim hasłem środowisko medyczne apeluje do Rzecznika Praw Pacjenta o reakcję na wydarzenia odbywające się cyklicznie w regionie i, jak mówią przedstawiciele środowiska, podważające wiedzę naukową. To w związku ze zbliżającą się w Gliwicach konferencją Czego ci lekarz nie powie? Fatima Orlińska. Konferencja, która po raz kolejny odbędzie się w Gliwicach, budzi kontrowersje w środowisku medycznym, którego reprezentanci podkreślają, że przeczy dowodom naukowym i bezpośrednio zagraża zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. I już po marcowej edycji Śląska Izba Lekarska w porozumieniu z 6 innymi samorządami lekarskimi wystosowały do ministra zdrowia apel o to, by ten podjął działania zmierzające do wdrożenia ustawowego zakazu organizacji podobnych przedsięwzięć. Ta wiedza, prawdziwa wiedza medyczna jest oparta na faktach, oparta jest na doświadczeniu, a nie oparta na jakichś nieuzasadnionych przemyśleniach. Także tutaj dbajmy o to, żeby to, co dajemy naszym pacjentom, było oparte właśnie na tych faktach i to na tych faktach, które są łatwe, ale także na tych faktach, które są trudne. My nie unikamy przed tym, że występują objawy niepożądane, że występują powikłania, ale wiemy, że to, co proponujemy, to w danej chwili jest najlepsza możliwa opcja terapeutyczna, która jest oparta na bieżącej, dostępnej wiedzy medycznej. Ministerstwo jednak, jak i parlamentarzyści, do których izby lekarskie kierowały swoje apele, nie podjęli żadnych działań, które spełniłyby oczekiwania medyków. Po wiosennej edycji Śląska Izba Lekarska złożyła do prokuratury zawiadomienie, wskazując na ewidentne działania przestępcze prowadzących ówczesne wykłady. Te cytaty, przesłuchaliśmy całość tych wykładów. Wszystkie zostały wynotowane i wszystkie zostały do prokuratury przekazane.
To trochę tak, jak gdyby prokuratura nie zajmowała się tak zwanymi groźbami karalnymi. Nic się nie wydarzyło, ale ryzyko, że groźby karalne mogą do zbrodni nawet doprowadzić, tu dokładnie to samo. Jeżeli zachowania ludzi, dezinformacja, sprzedaż dziwnych preparatów, niezbadanych, no to ktoś się powinien tym zająć. Kto? No praktycznie rzecz biorąc chyba prokuratura ze względu na narażenie zdrowia i życia ludzi. Prokuratura rejonowa w Gliwicach odmówiła jednak wszczęcia postępowania, a Śląska Izba Lekarska na tę decyzję złożyła zażalenie. Rozpatruje je sąd rejonowy w Gliwicach. Cykl konferencji Czego ci lekarz nie powie odbywa się w gliwickiej arenie Prezero, obiekcie zbudowanym za środki z budżetu miasta, czyli podatników. I jak mówi obecna prezydentka Gliwic, jest jej wstyd, że umowa z dzierżawcą terenu zawarta za poprzedniej władzy nie daje możliwości wpływania na to, jakie wydarzenia odbywają się w mieście. W związku z tym obecny koncesjonariusz korzystając z tych zapisów umowy, no prowadzi działalność biznesową, chcąc, co jest oczywiste przy prowadzeniu biznesu, mieć jak największy między innymi zysk z tej działalności i podpisuje umowy, które dają mu konkretny dochód. Umowa koncesji obowiązuje do stycznia roku 2027 i nie wyobrażam sobie, żeby kolejna umowa nie dawała nam narzędzi, które między innymi takim wydarzeniom, o których tutaj dzisiaj mowa, żebyśmy nie mogli zapobiec takim wydarzeniom, o których dzisiaj jest mowa. Jednocześnie przedstawicielka Gliwic deklaruje, że w mieście inicjowanych jest sporo wydarzeń promujących naukę i postępy medycyny, a na dezinformację nie ma przyzwolenia. Wiadukt zamknięty, wiadukt otwarty. Mieszkańcy mogą mieć problem z połapaniem się w organizacji ruchu w dzielnicy Katowic-Ligocie. Po chwilowym zamknięciu od dzisiaj ponownie można przejść pod wiaduktem przy Kłodnickiej. W końcu też widać, że prace zaczynają się rozkręcać. Łukasz Kądziołka. Mieszkańcy Ligoty w Katowicach mogą być zdezorientowani. Zaledwie 10 dni temu zaczęły się ich problemy związane z inwestycją kolejową. Można dookoła, ale to jest kawał drogi. Ulica Kłodnicka została całkowicie zamknięta 30 września. Krótko po tym okazało się, że wcale nie musiało być aż takich utrudnień. Jeszcze wczoraj nie można było tędy przejść, teraz już można, choć początkowo łatwo nie było. Niektórzy poszli z samego rana, żeby sprawdzić, co się pozmieniało, a zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Przedtem mój autobus jeździł naokoło, a teraz znowu zmienił trasę. No. Czyli musicie się szybko przystosowywać tutaj na Ligocie. Nie znasz dnia, ani godziny. W związku z tym, że pod wiaduktem można przejść, teraz autobusy nie jeżdżą już naokoło. Dzięki otwarciu przejścia dla pieszych, pasażerowie będą mogli wysiąść na przystanku Ligota Dworzec PKP, przejść pieszo pod remontowanym wiaduktem kolejowym na przystanek Ligota Kolejowa i stąd kontynuować podróż między innymi w kierunku Brynowa i centrum miasta. W ostatnich dniach pojawiło się sporo zastrzeżeń do tego, jak realizowane są prace na wiaduktach w Katowicach. To część wielkiej inwestycji, która potrwać ma 4 lata i kosztuje ponad 4 miliardy złotych. Mieszkańcy pokazują na bieżąco, że na placach budowy niewiele się dzieje. Praca w re, pisała jedna z mieszkanek Ligoty, choć dzisiaj faktycznie widać ruch przy wiadukcie. Ten na ulicy Granicznej też wzbudza zainteresowanie. Jak widać na tym nagraniu, po południu jest tu pusto. Kolejarze zapewniają, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Realizowane są głównie w nocy z wykorzystaniem zaplanowanych w rozkładzie jazdy przerw w ruchu pociągów, żeby nie wstrzymywać ruchu pociągów w ciągu dnia. Wiadukty w Katowicach zostaną wyburzone i wybudowane na nowo, a każdy z nich będzie powstawał około 2 lat. Gdyby pociągi tędy nie przejeżdżały, byłoby znacznie szybciej, jednak wykonawca ma na to jeszcze bardzo dużo czasu. To już przesądzone. Będzie referendum w Lubomii, które ma jednoznacznie dać odpowiedź na pytanie, czy w gminie powstanie budząca kontrowersje farma fotowoltaiczna i biogazownia. Jak to w takich sytuacjach bywa, plany inwestycyjne podzieliły społeczność. O przeprowadzeniu referendum radni zadecydowali końcem września. Mieszkańcy opowiedzą się w nim o ewentualnym wprowadzeniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszczających lokalizację elektrowni fotowoltaicznych oraz biogazowni. Budować farmy chcą ci, którzy są w posiadaniu gruntów na terenie wsi lub odziedziczyli je w spadku. Przeciwnicy z kolei podnoszą, że taka inwestycja zbyt mocno będzie ingerowała w krajobraz gminy, niszcząc ich zdaniem przyrodę i zieleń.
W referendum mieszkańcy zostaną zapytani, czy opowiadają się za dopuszczeniem do rozmieszczenia na terenie Lubomii elektrowni fotowoltaicznych wymagających zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To samo pytanie ma dotyczyć biogazowni. Termin referendum został wyznaczony na 24 listopada. Śląskie Centrum Edukacji Medialnej ma ochronić kino Patria w Rudzie Śląskiej przed likwidacją. To pomysł na to, by to jedno z najstarszych kin na Śląsku ciągle działało. Problem dotyczy podwyżki podatku oraz kadry. Być albo nie być kina zależy teraz od decyzji miasta. Zofia Stasik. Trwa walka o kino Patria w Rudzie Śląskiej. Temat przewijał się już od 2 lat. W ostatnich tygodniach zapadła jednak decyzja o podniesieniu podatku z 8393 zł na ponad 27 tysięcy. Tego właściciele kina nie są w stanie unieść. Nie mamy na niego pieniędzy, bo to jest bardzo wysoki. Mamy zostawione fundusze na poprzedni podatek, ale ten podatek jest takim dobijającym podatkiem. W tej sytuacji pojawiło się ryzyko konieczności sprzedaży obiektu. Odpowiedzią ma być projekt Śląskie Centrum Edukacji Medialnej zaprezentowany przez Fundację Kina Patria. Zakres proponowanych zmian obejmuje 2 sale kinowe, interaktywną salę edukacyjną oraz salę warsztatową, na którą składają się sala sztucznej inteligencji oraz animacji poklatkowej. Trochę taka ucieczka do przodu. Zatrzymywanie się czy szukanie łatek na małe dziurki temu kinu niczego nie zmienią, czy nie pomogą. Tu trzeba potężnej rewolucji. Albo się uda, albo to kino nie będzie kinem. Rewolucja zależy jednak od decyzji miasta, które musiałoby najpierw wykupić obiekt, by później przekazać go pod opiekę fundacji. W przypadku odmowy obiekt prawdopodobnie zostanie wystawiony na sprzedaż. Musimy też od naszej strony przeprowadzić wszystkie analizy i też wiedzieć, na co się piszemy. Mówimy o tym wymiarze finansowym, czyli jaka kwota za sam budynek i później jakie to są koszty prowadzenia. Kwestia finansowania wciąż jest jednak omawiana. Fundacja mówi o chęci zaczerpnięcia pomocy z wielu instytucji. Na razie czekają na decyzję miasta. Tematem mają zająć się radni na październikowej sesji Rady Miasta. To już nie tylko niewinna zabawa dla dzieci, ale także styl życia dla wielu dorosłych. Mowa o klockach Lego, które od lat podbijają świat. W Katowicach zostanie jutro otwarty sklep z tymi klockami, a przygotowania do tego wydarzenia podpatrywał ich fan Paweł Jędrusik. To pierwszy sklep Lego na Śląsku, a 7 w Polsce. Ten jednak jest największy spośród wszystkich, jakie do tej pory otworzyła firma. Ma powierzchnię 360 m2 i znajduje się w nim ponad 500 zestawów. W sklepie można jednak nie tylko kupić klocki. To są oczywiście tak zwane elementy angażujące i takie pozwalające na miejscu doświadczyć przyjemności zbudowania. I to jest dla tych, którzy już budują, mogą przyjść i mamy kreatywne stoliki, przy których można po prostu spędzić czas i budować, ale też dla osób, które nigdy wcześniej nie doświadczyły budowania i chciałby zobaczyć, jak to się robi. Mamy tutaj strefę dla przedszkolaczków, czyli dla najmłodszych dzieci, strefę z dużymi klockami i do budowania z klockami systemowymi, czyli dla starszych. Fani Lego kupią tu klocki w zasadzie o każdej tematyce. Nie brakuje też zestawów dla dorosłych, które od dłuższego czasu firma wprowadza na rynek. Oficjalnie sklep Lego w Galerii Katowickiej będzie otwarty jutro i wtedy też Lego zamierza odsłonić specjalny mural, który ukazuje historię Katowic i górnictwa za pomocą figurek. Taka była środa. W imieniu Rafała Kulika zapraszam jutro. Do zobaczenia.